No, witam wszystkich widzów. W tym filmiku pokażemy montaż szafek z dwoma półkami po środku, jak owalnych, tak i prostokątnych we wszystkich wymiarach, od 100x40x60 do 120x50x80. Pokażemy też, jak nie wolno, czego nie wolno robić przy montażu. Także uważam, że warte jest naprawdę oglądać do końca i zobaczyć, żeby po prostu nie popełniać tych samych błędów, co kiedyś jakiś kupujący popełnił. Montaż zaczynamy od wkręcania mimośrodów do dolnego blatu. Mamy tutaj cztery rzędy, czyli cztery pionowe elementy. Po trzy otwory na kolki drewniane i po dwa otwory na mimośrody. Ale wykorzystujemy tylko otwór bliższy do tylnej części szafki. Tu bym chciał zamieścić, że ścieżka głosowa jest nagrana później, więc postaram się trafić z komentarzem, żeby było jasne. Pokażemy co i jak i będę komentował. Więc po wkręcaniu mimośrodu wplatamy kolki drewniane do pionowych elementów. Jak powiedziałem, tu mamy cztery pionowe elementy, czyli mamy dwa boczne elementy i dwa środkowe. Na bocznych elementach otwory pod półki są tylko z jednej strony. Natomiast na środkowych elementach nawrócone z obydwu stron. No i teraz kolega wkłada mimośrod, a mimośrody wkładamy tak, żeby strona ze wskazówką była widoczna, żeby można było później zafiksować ten pionowy element. No i teraz będzie widać wskazóweczka. Pionowe elementy oklejone obrzeżem tylko z jednej strony. Tu pokazuje, że z jednej strony mamy dwa otwory i to z drugiej strony, więc to jest środkowy pionowy element. I teraz ta część pionowego elementu bliższa do nas to jest tył szafki, ponieważ nie ma oklejonego obrzeża. Natomiast z drugiej strony przód jest oklejony obrzeżem, więc to jest przód szafki. O, z tej strony widać, że jest obrzeże. Oklejona. I proszę zauważyć, że nie używamy narzędzi ani kombinerek, ani młotka do wkładania kolków do otworu. Wszystko spokojnie wchodzi w palcach, także nie ma sensu, żeby później nie uszkodzić, wbijając to. Dobrze, mamy wszystkie cztery elementy i teraz, a nie jeszcze czwarto. Cztery otwory widać z jednej strony i z drugiej strony, czyli to też będzie środkowy element. Póki to kolega to robi, ja jeszcze bym chciał zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwonka i wstawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Dla pamięci, poziom wody w akwarium powinien być minimum o 5 cm niżej niż górna krawędź szyby, żeby nie zalać szafki. Naprawdę to jest ważne. Niebawem nagramy filmik właśnie na ten temat. No i teraz wkładamy te pionowe elementy, montujemy do... łączymy z dolnym blatem. Jeden element boczny, drugi pion. Po prostu wkładamy w otwory i wciskamy z góry. I to spokojnie wchodzi. Nie używając, powtarzam, nie używając młotka, kombinerek, żeby nie zepsuć te elementy. Czwarty element teraz pójdzie. Okej, mamy to. I teraz śrubokrętem przekręcamy o 90 stopni. Fiksujemy te elementy pionowe z dolnym blatem. I teraz jak to skończymy, to przechodzimy do przygotowania do montażu tylnego elementu, czyli pleców szafki. Znaczy w tylnym elemencie nawrócony otwór do odprowadzenia wężyków z filtra kubełkowego. W tym przypadku, na tym filmiku
W plecach nawrócone dwa otwory, ponieważ klient chciał, żeby nawet ten drugi otwór, bo ma butle CO2, więc z jednej strony chciał ustawić filterek kubelkowy, z drugiej butle CO2. W podstawowej wersji, czyli z jednym otworem, chciałbym jeszcze zaznaczyć, że plecy są obracalne, więc filterek kubelkowy może być jak po prawej, tak i po lewej stronie. Jak to osiągnąć? Wystarczy obrócić o 180 stopni tylny element. No i mamy albo z lewej strony, albo z prawej strony. Tu jeszcze jedna ważna rzecz, że na tylnym elemencie, czyli na plecach, nie ma otworu na mimośród. Czyli tu mocujemy tylko są kolki. I tu nie wolno się po prostu opierać o tylny element, ponieważ możemy uszkodzić i plecy będą uszkodzone, i dolny blat będzie uszkodzony. Więc tutaj też trzeba uważać, nie opierać się. Teraz jak założymy górny blat, przechodzimy do montażu frontu. Montaż frontu zaczynamy od przykręcania do pionowego elementu prowadnika. To jest część zawiasu. I teraz prowadnik wkręcamy tak, żeby śruba była od strony wewnętrznej, od strony wewnętrznej szafki, tak, a otwór od strony zewnętrznej. No i tu mamy regulację, bo kolega pokazuje góra, dół. Przesuwając w górę lub w dół prowadnik, regulujemy prąty w poziomie, czyli góra, odstęp od górnego i dolnego blatu. Pracujemy to jedno. Drugi prowadnik. Teraz przechodzimy do montażu uchwytów. Uchwyty są railingowe, czyli są takie małe bolce. O tak, właśnie te zakładamy na śruby i później wkręcamy uchwyt. W tych szafkach drzwiczki mogą być jak pełne, tak i z szybą. W tym przypadku z szybą. Ale montaż jest taki sam. Zawiasy już są przykręcone, zamocowane. Teraz drugi front. No jak zamontujemy uchwyty? Łączymy drzwiczki, fronty z tym, z szafką. Wkładając oczywiście zawias w prowadnik. Jeżeli głębiej, znaczy tu mamy regulację frontu w pionie. Czyli przesuwanie drzwiczek w prawo, w lewo. To jest w zależności na jaką głębokość włożymy do prowadnika. I wkładamy teraz bolce pod półki. W tej szafce mamy, znaczy ta szafka jest z półkami szklanymi i pod te półki szklane dajemy bolce z gumką. Teraz ich widzimy. Te bolce z gumką. Więc to też warto było po prostu uważać z tymi, żeby nie uszkodzić tych półek szklanych, bo to szkoda. Płacimy pieniążki i żeby od razu uszkodzić. I 4. No i teraz wkładamy właśnie drzwiczka, montujemy drzwiczka. Fiksujemy
przykręcając zawias do prowadnika. Jest jedna strona, druga strona. No i teraz dajemy szpulki, wkładamy do szafki. No i półki drewniane też z tej strony. No i montaż mamy za sobą. Raptem to poszło jakieś 5-10 minut mniej więcej. I teraz przechodzimy do najważniejszego, czego w żadnym przypadku nie robimy przy montażu. Proszę bardzo, wróciła od nas szafka od klienta do nas z uszkodzonym blatem. A co on robił? Zamiast tego, żeby wkładać kulki drewniane do pionowych elementów, włożył do dolnego czy górnego blatu, no i wbijał, nie wiem, kombinarkami, młotkiem wbijał. I proszę zobaczyć, jaki mamy skutek po tym wszystkim. Teraz będzie widać. Proszę bardzo, przebity blat. Przebity blat. Także w żadnym przypadku tego prosił nie robić. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.